Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą kampanię wyborczą. Dziękuję kandydatom, działaczom, sympatykom, wyborcom, którzy oddali na nas swój głos. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas słowem, czynem, pieniędzmi, którzy wspierali nas w internecie czy na ulicach. Ten wynik to jest exit poll, sondaż, przeprowadzony na dużej próbie w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Toczyliśmy nierówną walkę przeciwko wszystkim, przeciwko PiS-owi i Platformie, przeciwko TVN-owi i TVP. Zresztą oni nam z nami również walczyli. No i wygląda na to, że przegraliśmy. Na początku wyglądało, że nie musi być tak źle. Jeszcze w marcu strzeliliśmy im gola na 1-0, w czerwcu poprawiliśmy na 2-0 i wydawało się, że jesteśmy blisko tego naprawdę historycznego wyniku. Niestety potem strzelili nam na 2-1, a w ostatnich chwilach na 2-3. I teraz muszę powiedzieć, że już doskonale wiem, jak czuli się piłkarze Bayernu Monachium, kiedy w 1999 roku w ostatnich minutach stracili Ligę Mistrzów, przegrywając z Manchesterem United. Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi, w pewnym momencie zaczął się troszeczkę chwiać, ale stoi i dalej siedzą przy nim PiS, Platforma, Lewica oraz PSL. To nie jest porażka naszej idei, ta jest niezmienna, słuszna, jestem przekonany, że kiedyś na pewno wygra. To nie jest też porażka naszych diagnoz, czy też naszych proponowanych rozwiązań. Czas już tyle razy pokazał, że mieliśmy rację. To jest nasza porażka, to jest nasza kolejna przegrana bitwa w tej jeszcze, myślę, wiele lat trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Przed nami kolejna kadencja. Jeszcze nie wiemy, ilu będziemy mieli w niej posłów, jeszcze nie wiemy, ile będzie głosowań, na które będziemy mieli wpływ, ale wiemy, że z całą pewnością dalej będziemy alarmować opinię publiczną za każdym razem, kiedy rząd będzie robił głupie rzeczy. Będziemy psuć samopoczucie pozostałym partiom, widząc i opisując świat inaczej niż oni. Będziemy mówić prawdę, niezależnie od tego, ilu ludziom się to nie podoba. Będziemy stać na straży wolności, własności i sprawiedliwości. Będziemy... Tak, to wszystko będziemy robić. Kampania wyborcza to czas takiego romantycznego zrywu, to jest wojna pełna bitew, sukcesów, porażek, nagłych zwrotów akcji. Ale kampania wyborcza już się skończyła. Teraz nadszedł czas ciężkiej, mozolnej, codziennej, mniej widowiskowej, ale niezwykle potrzebnej, wręcz koniecznej, pozytywistycznej pracy.